10 państw najgorszych dla kobiet. Kiedyś był podobny odcinek. Tym razem korzystam z innego źródła, a mianowicie popularne.pl i temat rozwijam. Somalia: państwo w południowo-wschodniej części Afryki, położone na półwyspie Somalijskim. Problemem w Somalii jest obrzezanie. Według UNICEF-u co roku okalecza się w ten sposób na świecie 3 miliony dziewcząt. Do zabiegu dochodzi zazwyczaj w czasie pierwszej miesiączki. Traktowany jest wówczas jak dopełnienie kobiecości, przyjęcie dziewczynki do świata dorosłych kobiet, ale zdarza się, że wykonuje się go u dzieci zaledwie dwuletnich. Najwięcej dziewcząt obrzezanych jest w Afryce. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w praktykowaniu tego zwyczaju przoduje oprócz Somalii również Egipt, Sudan, Erytrea, Dżibuti i Somalia. Ponadto kobiety są narażone codziennie na gwałt, słabą opiekę zdrowotną, w czasie ciąży i na atak zbrojnych gangów. Zbyt wiele złożonych czynników, często zakorzenionych w normach społecznych i kulturowych, nadal utrudnia kobietom i dziewczętom wykorzystywanie ich potencjału i korzystanie z postępu społecznego. Arabia Saudyjska. Kobiety w Arabii Saudyjskiej są traktowane jako osoby pozostające na utrzymaniu mężczyzny. Pozbawione prawa do prowadzenia samochodu lub przebywania w publicznym miejscu z mężczyznami są ograniczone do ściśle segregowanego życia pod groźbą surowej kary. Ponadto turystyka na terytorium Arabii Saudyjskiej jest w dużym stopniu ograniczona. Przyczynia się do tego m.in. kwestia kobiet, chociażby niemożliwość korzystania z kąpieli na plażach przez kobiety. Ponadto służby policyjne bardzo restrykcyjnie prowadzą politykę wizową. Pakistan. Przypadki przemocy są rejestrowane w Pakistanie każdego dnia. Według raportu molestowanie seksualne w pracy, przemoc, bicie i gwałty to tylko niektóre z form przemocy wobec kobiet. Jedna trzecia kobiet w Pakistanie nie ma wykształcenia i ich pojęcia o dokonywaniu własnych wyborów jest małe. Policja często lekceważy kobiety i odmawia przyjęcia zgłoszenia o dokonaniu przestępstwa, chyba że ślady przemocy są widoczne. Zdarza się, że sędziowie sympatyzują z mężami ofiar. Ostatnim czasem sytuacja się poprawiła, lecz nadal droga daleka do cywilizacji. Mali jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Kobiety muszą mierzyć się ze wcześniej wspomnianym obrzezaniem. Wiele z nich jest zmuszanych do wczesnych małżeństw, a jedna na dziesięć umiera w czasie ciąży lub porodu. Gwatemala. Kobiety spotykają się każdego dnia z przemocą domową, gwałtem i bardzo wysokim wskaźnikiem zarażeń wirusem HIV. Ponadto rzekomy problem jest w ich kulturze, w której to mężczyzna jest panem swojej żony i niektórym kobietom zaczyna to poważnie przeszkadzać. Sudan. Kobiety z Sudanu codziennie opuszczają bazę ONZ w Bentiu, by poszukać w okolicy drewna na opał. Eskapady są dla nich wyjątkowo niebezpieczne. Mieszkanki stają się łupem dla uzbrojonych mężczyzn, którzy czają się w pobliskich lasach. Jedna z nich została porwana, przewieziona do tajnego obozu, związana i wielokrotnie zgwałcona. Inną porwali razem z jej 15-letnią córką. Maltretowano je przez pięć dni. Wiele z kobiet zostaje w obozach na zawsze innym udaje się uciec. Jeszcze do niedawna nikt nie wiedział o tym przerażającym procederze. Schemat jest zawsze ten sam. Żołnierze odbijają wioskę, zbierają najcenniejsze rzeczy i wybierają te kobiety, które podobają im się najbardziej, następnie trafiają do niewolniczych obozów, w których służą jako nagrody dla żołnierzy. Nepal. Najczęstszą przyczyną śmierci mężczyzn w Nepalu jest wypadek drogowy. Natomiast wśród kobiet w wieku produkcyjnym samobójstwo. W Nepalu panuje kultura milczenia. Kobiety, które się nie skarżą, introwertyczne i uległe są stawiane za wzór. Dlatego od najmłodszych lat uczą się ukrywać swoje problemy i nie mówić o nich otwarcie, nie rozmawiać o nich z nikim. Objawy depresji, nieuznawanej tam za chorobę, klasyfikuje się. Jako lenistwo. Kobiety nie mogą więc liczyć na pomoc psychologiczną ani inne doradztwo. Rezultatem są samobójstwa. Inwazja przez USA na wyzwalanie Iraku od Sadama Husajna uwięziła kobiety w piekle przemocy religijnej. Wskaźnik analfabetyzmu niegdyś najniższy należy obecnie do najwyższych, ponieważ rodziny boją się porwania i gwałtu i dlatego nie wysyłają dziewczynek do szkoły. Kobiety, które kiedyś chodziły do pracy, pozostają w domu. Tymczasem ponad milion kobiet zostało wysiedlonych ze swoich domów, a kolejne miliony nie są w stanie zarobić na jedzenie. Dodatkowo krajna wojna między szyjdami i sunnitami, o której opowiadałem na Światowej Historii, gdzie zapraszam, Demokratyczna Republika Konga. W Demokratycznej Republice Konga rośnie problem niewolnictwa seksualnego, alarmują lekarze bez granic. Bojownicy Tutsi, nielegalnie wydobywający złoto i diamenty, dokonują regularnych porwań. Mężczyźni i dzieci są zmuszani do pracy w kopalniach, kobiety są wykorzystywane seksualnie. O stosowanie przemocy seksualnej wobec kobiet oskarżani są także żołnierze Demokratycznej Republiki Konga. W listopadzie 2012 roku po przegranej potyczce żołnierze dokonali masowych gwałtów w mieście Minowa w prowincji Kiwu, ich ofiarami padły nawet dzieci. Jak zeznawali sprawcy zbrodni doszło do tego, za wyraźnym przyzwoleniem oficerów przemoc seksualna stała się w tym kraju jednym ze zwykłych sposobów prowadzenia wojny. Afganistan. Kobieta przeciętnie żyje około 45 lat, o rok mniej niż afgański mężczyzna. Po trzech dekadach wojny i represji opartych na religii wiele kobiet nie umie czytać i pisać. Ponad połowa z nich wychodzi za mąż zanim skończy 16 lat, a co druga umiera w czasie porodu. Przemoc w rodzinie jest tak poważna, że 87% kobiet przyznaje się do jej doświadczania. Ponad milion kobiet zmuszanych jest do prostytucji. Afganistan jest jedynym krajem, w którym stopa samobójstw kobiet jest wyższa niż mężczyzn. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę oraz koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowe Historia, gdzie codziennie poruszam ciekawe materiały dotyczące głównie komunizmu, PRL-u, ale też ostatnio zimnej wojny. Cały czas staram się dodawać tam takie tematy, o których za wiele nie można przeczytać w polskim internecie i mam nadzieję, że mi się to udaje. Tam bardzo inspiruję się komentarzami ludzi, stąd zachęcam Was do oglądania filmów, tym bardziej, że lada moment szykuje się konkurs, który na pewno Wam się spodoba właśnie na kanale Światowa Historia. Ponadto zauważyliście pewnie ostatnio, zauważyliście, na pewno zauważyliście, że pojawiły się dwa filmy trochę nienawiązujące do światowej deszki, a mianowicie zestawienie różnych nagrań, czasami śmiesznych, czasami inspirujących, satysfakcjonujących, jak to się mówi. Dodałem to po to, aby zobaczyć w jaki sposób się takie filmy oglądają i czy to ma sens na polskim YouTubie, ponieważ na zagranicznym ma. Jeśli by się obejrzało to lepiej, to po prostu utworzyłbym drugi kanał, bądź coś w tym stylu, aby dodawać właśnie takie filmy. Jeden spotkał się z mieszanymi opiniami, drugi spotkał się ze złymi opiniami, być może dlatego, że niewielu z Was wiedziało o co chodzi, także dajcie tutaj w komentarzu znać, co myślicie o takim kanale ze śmiesznymi filmikami, czy też satysfakcjonującymi filmikami, wiecie, kompilacje różnego rodzaju amatorskich nagrań, które bawią, uczą, śmieszą i tego typu rzeczy. No, oczywiście spadła jakaś tam fala krytyki, jakoś specjalnie się tym nie Przyjmuję, ponieważ powinienem poinformować o co chodzi, tego nie zrobiłem, nie wiem czemu, ale filmy weszły i myślę, że tam zostaną i napiszcie jak to by mogło wyglądać, jakbyście chcieli, żeby wyglądały takie filmy, gdzie to dodawać, może czasami na dyszkę właśnie ten Minutes czy coś takiego, czy może na inny kanał, bądź może na inwigilator, który chwilowo niestety nie funkcjonuje, czy w ogóle nie lubicie oglądać takich filmów. Podzielcie się swoją opinią, żebym wiedział mniej więcej jak ta sytuacja wygląda i żebym wiedział jak realizować tego typu filmy, czy to w ogóle ma sens. Tak, jestem po prostu ciekawy Waszej opinii jako internautów. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, czekam na komentarze, cześć.